W dzisiejszych czasach raczej normą jest, że w komputerze do gier znajdziemy 32 czy 16 GB RAMu. Ba, nawet 8 GB spokojnie wystarczy, żeby używać Windowsa do codziennych zadań, a nawet i 4 GB, jeżeli będziecie bardzo oszczędni. A co gdyby do komputera wpakować aż 192 GB RAMu? Co można w ogóle zrobić z tak dużą ilością pamięci operacyjnej i jakie nieoczywiste problemy mogą się pojawić? I o ile 192 GB dla domowego użytkownika może wydawać się jak totalna abstrakcja, to gdy popatrzymy nieco szerzej, okaże się, że wcale to nie jest ilość jakaś aż tak duża, jak mogłaby się początkowo wydawać. To zaledwie kropla w morzu tego, co w stanie są oferować nowoczesne serwery. Ba, nawet ostatnio u mnie na kanale pokazywałem wam serwer, który był wyposażony w 512 GB pamięci operacyjnej. My dzisiaj jednak nie będziemy tykać tematów serwerowych i skupimy się na tych przyziemnych, desktopowych sprawach i sprawdzimy, co można w ogóle zrobić ze 192 GB RAMu. I powiem wam szczerze, że niektóre rzeczy są naprawdę bardzo ciekawe. Tak samo ciekawe jak dzisiejszy sponsor. MSI MPG 271QRX to ich najnowszy monitor QD OLED. Matryca ma fantastyczne pokrycie kolorów na poziomie 100% DCI-P3 i bardzo dobry kontrast. Ekran ma 27 cali, 360 Hz odświeżania i świetnie nada się do tytułów e-sportowych dzięki szybkiemu czasowi reakcji. Podłączymy go do komputera za pomocą HDMI, DisplayPorta lub USB-C. Do tego producent dorzuca aż 3 lata gwarancji na wypalanie się pikseli. Dowiedz się więcej w linku w opisie. I w trakcie robienia testów do tego filmu zorientowałem się, że Lipton robił bardzo podobny film kilka dobrych lat temu. I naprawdę polecam zobaczyć, bo Piotrek ciekawie podszedł do tematu i prawdę mówiąc to inaczej zrobił niektóre rzeczy niż my zrobimy je dzisiaj. Do tego przez to, że ten materiał ma już kilka lat na karku, Piotrek testował DDR4, my dzisiaj skupimy się na DDR5, plus jeżeli chodzi też o same gry, to trochę się pozmieniało, bo wszedł m.in. Direct Storage, więc zdecydowanie jest ciekawie. I wierzcie lub nie, ale problemy z tak dużą ilością pamięci operacyjnych mogą pojawić się na konsumenckich platformach już na samym starcie. Te kości, które ja mam, są to kości Patriota, konkretnie są to Elite 5. Ja mam tutaj dwa takie zestawy po 96 GB, które mają profile Expo i XMP. Według tych profili RAM powinien pracować na 6000 megatransferów na sekundę z opóźnieniami CL42. Czyli na ten moment mamy największe takie kości, które da się kupić tu i teraz w sklepach, 4 kości po 48 GB. I ja dzisiaj będę ten eksperyment przeprowadzał na platformie AM5. Głównie dlatego, że na mojej platformie z Intelem korzystam z płyty Apex, a jak sami widzicie, tam znajdziemy tylko i wyłącznie 2 sloty na RAM. Więc chcąc sprawdzić pełne 192 GB, no to musiałem wybrać płytę, którą mam przystosowaną dla AM5. I pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to bardzo długi czas trenowania pamięci. Jakby w internecie możecie sporo przeczytać o tym, że AM5 stosunkowo długo testują zestawy 32 czy 48 GB, ale powiem wam, zestaw 192 GB testował się po raz pierwszy kilka dobrych minut. I gdy w końcu dostałem się do BIOS-u, wybrałem profil Expo z 6000 MHz, no to komputer po prostu nie wstawał. Ale jak to komputer nie wstawał? No przecież mamy przygotowany profil Expo pod procesory i płyty AMD, no to powinniśmy uzyskać takie parametry, prawda? No, nie do końca, bo należy pamiętać, że Expo, czy dla przykładu XMP, to nadal jest overclocking. Bardzo prosty dla końcowego użytkownika, ale nadal jest to overclocking. Gdy wrzucałem dwie kości, no to Expo działało bez zarzutu i mieliśmy 6000 MHz. I w momencie, gdy ja mam dwa zestawy po 96 GB i każdy z nich ma faktycznie profil Expo 6000 MHz, są to dokładnie takie same zestawy, to wcale nie jest powiedziane, że gdy wpakujemy 4 kości do naszej płyty głównej, to faktycznie pójdą one na takim taktowaniu. Po to producenci płyt głównych tworzą listy QVL, gdzie można sprawdzić, jakie pamięci są kompatybilne i z jakim taktowaniem. I dla mojej płyty jest tylko jeden zestaw 4 kości 48 GB, więc liczyłem się z tym, że będę musiał się pamięciami trochę pobawić, żeby je ustabilizować. Ale
Nadal należy pamiętać, że to jest podkręcanie. Może tutaj sporo też zależeć od kontrolera pamięci w naszym procesorze. No i najczęściej też te wysokie wyniki megahercowe są podawane dla zestawu tylko dwóch kości pamięci, a my mamy tutaj aż cztery. I powiem Wam, troszeczkę się pomęczyłem, żeby te kości w ogóle odpalić i żeby były stabilne. Na 5400 było w miarę ok, ale żeby mieć pewność, obniżyłem to do 5200 MHz. I myślałem, że to będzie stabilna wartość, co nie do końca było prawdą, ale o tym za chwilę. I kolejną przeszkodą w ogóle w uruchomieniu tak dużej ilości RAMu może się okazać także sam Windows, bo założę się, że większość z Was nie wie, ale Windows 11 w wersji Home ma ograniczenie tylko i wyłącznie do 128 GB pamięci. I tak, dla przeciętnego zjadacza chleba 128 GB RAMu to jest wartość kosmiczna, natomiast należy pamiętać, że jeżeli chcemy przeskoczyć tą wartość, no to musimy po prostu mieć Windowsa w wersji Pro. No i teraz w końcu, gdy mamy wszystkie te warunki spełnione, możemy cieszyć się dostępnymi 192 GB RAMu w naszym PC-cie. No przyznam, że w menadżerze zadań wygląda to naprawdę zacnie. I zacznijmy najpierw od takich bardziej praktycznych zastosowań, do czego ktoś rzeczywiście mógłby chcieć wykorzystać aż tyle RAMu. No, zwłaszcza gdy mamy komputer, który pełni także rolę takiej, można powiedzieć, stacji roboczej. I założę się, że wśród oglądających znajdzie się sporo widzów, którzy z łatwością zapchaliby aż tak dużą ilość RAMu. Ba, nawet ja nie musiałem jakoś dużo przykładów szukać. Wystarczy, że stworzymy sobie 5 maszyn wirtualnych, do każdej przydzielimy 32 GB RAMu, no i dość szybko ta cała ilość nam się będzie kurczyć. Ja jestem totalnym leszczem, jeżeli chodzi o modelowanie 3D, ale słyszałem, że Blender potrafi zjeść sporo RAMu. Tak więc zaimportowałem sobie taki darmowy obiekt samochodu do Blendera, który no nie ma jakiejś takiej super prostej geometrii. W prosty sposób możemy sobie zduplikować ich ilość, chociaż Blender nie pozwoli nam przykładowo stworzyć 500 obiektów, dlatego ja ustawiłem taki rząd samochodów, w którym było ich 200. Następnie zacząłem je kopiować. I powiem Wam, naprawdę miałem niezły ubaw, zwłaszcza gdy dobiliśmy mniej więcej do 1200 obiektów, to było już naprawdę nieźle. Myślałem, że 4090, którą mam w tej platformie testowej, wyzionie ducha. Ale to nie koniec, musimy dopchać pod limity. I przy kolejnej operacji kopiowania faktycznie dobiliśmy pod korek, jeżeli chodzi o pamięć operacyjną. W sumie to aż tak bardzo, że Windows wywalił mi komunikat o małej ilości miejsca na dysku, bo tak swap zapchał mi cały dysk systemowy. Misja się powiodła, udało nam się zapchać rzeczywiście 192 GB RAMu w Blenderze. Z innych praktycznych rzeczy można sobie na przykład odpalić bardzo duży model językowy. Ja przykładowo pobrałem sobie Lamę 2K70B, no i wtedy, gdy ustawimy sobie CPU do generowania tokenów, no to wykorzystujemy około 49 GB pamięci RAM, co ma sens, bo sam model waży właśnie około 40 GB. Więc w teorii moglibyśmy sobie załadować nawet jeszcze większy model językowy i w teorii powinien on się uruchomić. Pomijam tutaj wydajność na procesorze, ale chodzi o to, żeby zapchać RAM, nie? To są jednak rzeczy oczywiste, że są praktyczne zastosowania, w których ten RAM możemy zapchać. Ale znacie mnie, ja chciałem sprawdzić inne, mniej szablonowe rzeczy, którymi moglibyśmy po prostu ten RAM zapchać i zobaczyć, jak dużo uda nam się go zająć. No i w pierwszej kolejności chciałem się oczywiście pobawić z samymi RAM dyskami. Są programy, które umożliwiają nam przekonwertowanie naszej pamięci RAM, żeby były widziane przez Windowsa jako po prostu zwykły dysk SSD. No i wtedy możemy liczyć na naprawdę niesamowite transfery. Należy jednak pamiętać, że podobnie RAM dysk jak pamięć RAM jest pamięcią ulotną, więc jeżeli przykładowo nagle wywaliłoby nam prąd, no to tracimy wszystkie dane. I z RAM dyskami jest tak, że jest cała masa programów, która zapewni Wam taką funkcjonalność. I tutaj trzeba dość mocno uważać, bo ta wydajność może się drastycznie różnić od programu do programu. W programie OSF Mount przykładowo mieliśmy 14 GB na sekundę odczytu i 12 GB zapisu. Transfer jest spoko, ale podobne jesteśmy w stanie uzyskać na dyskach M2 PCIe Express 5.0. Inny program, EM Disk Toolkit, daje dużo lepsze rezultaty, bo tam transfery wyglądają tak. No i co jak co, ale przyznacie, że to już wygląda naprawdę zacnie. Do 3 razy sztuka i mimo, że wiele osób właśnie IM Disk polecało jako ten najszybszy, to w moim przypadku okazało się, że Primo RAM Disk okazał się najwydajniejszy i tam wyniki są serio konkretne. No 40 giga odczytu robi na mnie wrażenie.
Zwłaszcza gdy zestawimy to sobie na wykresie z szybkim dyskiem M2 na PCI Express 5.0. No jest rzeczywiście różnica. No dobra, no to skoro ten RAM dysk już mamy, no to zróbmy coś z nim. No to co wy na to, żeby postawić Windowsa bezpośrednio w RAMie i zobaczyć, jak długo będzie się uruchamiał. I w tym celu do stworzenia maszyn wirtualnych też mamy całą masę programów. Ja w tym wypadku postawiłem na Hyper-V. Czemu? Przede wszystkim nie ogranicza ona prędkości dysku, tak jak to robi na przykład VMware. Do tego jest on wbudowany w Windowsa i Hyper-V działa bezpośrednio na bare metalu, izolując maszyny między sobą, dając nam trochę lepsze zarządzanie zasobami. I co jak co, ale widok maszyny wirtualnej z Windowsem, która wstaje tak szybko i działa cała w RAMie, no robi na mnie wrażenie. No jest to naprawdę fajny koncept. I faktycznie, gdy wewnątrz VM-ki odpaliliśmy Crystal Disk Marka i sprawdziliśmy prędkości dysku, no to były one praktycznie takie, jak być powinny. I Hypervisor nie ograniczał nam transferów. No dobra, ale skoro mamy aż tak dużo RAMu, to może wrzucimy jakieś współczesne gry całe do RAMu i zobaczymy, jak szybko będą one się ładować i czy będzie to jakaś duża różnica w porównaniu do innego dysku M2. I żeby było fair, to wyniki, które Wam przedstawię, będą po prostu średnią z 5 prób. Jeśli chodzi o Cyberpunka, to różnica była w granicach błędu pomiarowego. Śmiało możemy założyć, że wąskie gardło leży w innym miejscu niż dysk. To samo zresztą można powiedzieć o Starfieldzie, który wypadł naprawdę marginalnie lepiej, gdy wczytywaliśmy go bezpośrednio z naszego RAM dysku. Ale ciekawie robi się, gdy gra korzysta z Direct Storage, czyli takiego specjalnego API, które daje dostęp bezpośrednio do danych i możemy wtedy użyć karty graficznej do dekompresji tekstur. I taką grą właśnie jest Forspoken. I widać to faktycznie na wbudowanym benchmarku, który wyświetla, jak długo zajęło ładowanie sceny. Rzeczywiście widać, że lepsze transfery RAM dysku pomagają i mamy tutaj o 88% lepszy wynik. Powiedzmy sobie jednak wprost, procentowo wygląda to spoko, no ale różnica jednej sekundy w takim codziennym życiu raczej nie ma specjalnie dużego znaczenia, prawda? No dobra, RAM dysk RAM dyskiem. A co gdybyśmy spróbowali popchnąć jakieś gry do tego, żeby zajęły jak najwięcej RAMu? Czy jakaś gra będzie w stanie nam zapchać aż 192 giga? No, myślę, że do tego będziemy musieli sięgnąć po mody. I jako pierwszy do głowy wpadł mi Minecraft, który ma taki specjalny parametr, który pozwoli nam zwiększyć maksymalną alokację pamięci dla tej gry. Dodajemy odpowiedni parametr i no, Minecraft rzeczywiście widzi tyle pamięci do swojej dyspozycji. Niestety nie wykorzystuje aż takiej ilości przy ustawieniu maksymalnego zasięgu rysowania na 32 chunki. Wciągamy ledwie 17 GB. No trzeba to jakoś zwiększyć. I tutaj całe na zwycięsko wchodzi mod Optifine, który pozwoli nam zwiększyć zasięg rysowania do 64 chunków. Więc mamy faktycznie większy zasięg rysowania, ale największy pik w alokacji, jaki widziałem, to okolice 32 GB RAMu. Dlatego chciałem zainstalować taki specjalny mod, który nazywa się Distance Horizon i pozwala nam jeszcze bardziej zwiększyć obszar rysowania. I przyznam się bez bicia, że strasznie długo męczyłem się z tym modem, bo niby wszystko działa, ale po prostu gra się wywalała. I powiem Wam, obejrzałem chyba z 10 różnych poradników, sprawdziłem z 15 różnych wersji i nie chciało mi to po prostu działać. I wiecie, co się finalnie okazało? Pamiętacie, jak mówiłem, że taktowanie 5200 MHz jest stabilne? No okazuje się, że jednak nie do końca jest. Bo dopiero gdy obniżyłem tą wartość na 4800 MHz, no to Minecraft nagle magicznie przestał się crashować. W pierwszej kolejności ustawiłem 128 chunków. Wyglądało to git, ale mieliśmy łączne zużycie tylko 23 giga RAMu. Dlatego ustawiłem wartość 256. I zaczęło robić się znacznie ciekawiej. Procesor był żyłowany na 100%, a zużycie pamięci wyniosło już 57 GB. Okej, czyli w końcu gdzieś tam zbliżamy się do tej magicznej wysokiej wartości. Dlatego potem zacząłem bawić się ustawieniami jakości. Gdy ustawiłem je na najwyższą jakość, mieliśmy zaalokowane 68 GB, a docelowo udało mi się to zwiększyć do aż 76 GB. No dobra, 76 GB to całkiem sporo jak na
grę komputerową. Wszyscy się chyba zgodzą. Ale co gdybyśmy poszli o krok dalej i dorzucili do tego biednego Minecrafta jeszcze shadery, czyli dużo lepszy wygląd graficzny. I w momencie myślałem, że komputer się po prostu zawiesi, a Minecraft się wywali. Ale nie tym razem. Minecraft z shaderami i Distance Horizon wygląda po prostu obłędnie. Niemalże jak zupełnie inna gra. I bawiąc się różnymi parametrami, udało mi się ostatecznie zmusić Minecrafta, żeby wciągnął więcej RAMu. I udało mi się dobić do 94 GB. No, ogromna po prostu wartość jak na grę komputerową, ale wiecie co jest zabawne? Nadal mamy prawie 100 GB wolne. No dobra, a co gdybyśmy odpalili największą mapę w historii gier komputerowych, jaka do tej pory powstała? To specjalna mapa, która powstała do gry Garry's Mod. I gdy na początku tego roku widziałem kilka newsów, które poruszały temat, jak ogromna jest ta mapa i jak ma być trudna do uruchomienia, to prawdę mówiąc, to zainspirowało mnie w ogóle do stworzenia tego filmu. Ta modyfikacja nazywa się One-to-One Multiverse i posiada aż 47104 uniwersów. Ta mapa jest tak duża, że gdyby przełożyć to na kilometry, byłoby to tyle. Nawet nie wiem, co to jest za liczba. I po odpaleniu tej mapy dostałem w twarz takimi błędami. I żeby ich się pozbyć, trzeba było odpalić 64-bitową betę Garry's Moda. Mapa Multiversum jest ciekawa pod względem technicznym, bo jest po prostu ogromna. Niemniej jednak po załadowaniu widzimy, że te wszystkie galaktyki to są jedynie obrazki umieszczone w przestrzeni, a nie obiekty 3D. I o ile może wizualnie nie wygląda to jakoś fenomenalnie, bo wszystko to jakoś tak dziwnie miga i w sumie to nie wiadomo o co chodzi, tak z technicznego punktu widzenia jest to naprawdę imponujące, jak daleko da się popchnąć silnik z tej gry, która jakby nie było debiutowała w 2006 roku. Prawdę mówiąc, wrażenia wizualne no nie są jakieś szczególnie fajne. To raz. A dwa, kurde, ta mapka z multiversum wciąga około 22 GB. I kurczę, nie wiem, czy to ja coś źle zrobiłem, ale ta notka na stronie warsztatu, że zalecany jest 64 albo 128 GB RAMu, chyba jest nieco przesadzona. Ta modyfikacja to jednak pakiet kilku różnych map i jedna z nich daje nam przykładowo dostęp do naszego Układu Słonecznego. I to naprawdę fajnie pokazuje skalę, w jakiej odległości są od siebie planety i możemy sobie zerknąć bez problemu na Ziemię, Księżyc lub nawet polecieć na Słońce i się nie sparzyć. I jeżeli mnie zapytacie, to ta mapka wygląda bardziej imponująco, bo mamy tutaj faktycznie jakieś obiekty 3D, a do tego pierścienie Saturna jak zawsze zachwycają. Jednak to nie są jedyne szalone mapy do Garry's Moda, które można znaleźć, bo co powiecie, żeby bezpośrednio do RAMu załadować całą mapę z GTA 4? I rzeczywiście mapka się wczytuje i to stosunkowo szybko. Mamy tutaj pełne kolizje i możemy sobie tutaj pochodzić, polatać czy pojeździć, ale prawdę mówiąc to wciągamy zaledwie 16 GB pamięci. No trochę mało. No to co by było, gdybyśmy wczytali całą mapę z GTA 5? I to już trochę trwało, zanim wszystkie obiekty wskoczyły na swoje miejsce. Pamiętajmy, że silnik tej gry ma swoje ograniczenia, no i nie bardzo wykorzystuje wszystkie rdzenie mojego proca. Pod kątem zużycia pamięci robi się znacznie ciekawiej, bo CapFrameX wskazuje na 51 giga użycia RAMu. I wygląda to fajnie i rzeczywiście mamy dostępne tutaj całe Los Santos i okolice, ale niestety tylko część mapy ma tekstury wysokiej jakości. I gdyby cała tak wyglądała, to pewnie wciągnęłaby sporo więcej RAMu. Ale tak, rzeczywiście jest, działa i dość mocno obciąża kompa. A co gdybyśmy załadowali całą Ziemię w 3D z budynkami, czyli de facto skan całego Google Earth? I jest to o tyle zabawne, bo jeden wariant tej mapy ma nawet na obrazku napisane RIP RAM. No brzmi to w końcu jak wyzwanie dla takiej ilości pamięci, co? I mapka ładowała się parę dobrych minut i po załadowaniu licznik pokazał ponad 70 GB. Po raz kolejny, z technicznego punktu widzenia jest to niesamowite osiągnięcie i momentami wygląda to naprawdę bardzo super. Nawet możemy znaleźć listę koordynatów na stronie w warsztacie kilku większych miast, chociaż z niewiadomych przyczyn to Warszawa wygląda tak. Nie mam pojęcia, co tutaj się kompletnie stało. Trochę ciekawie wygląda Hamburg, bo jak sami widzicie, mamy tutaj rzeczywiście trochę budynków 3D, ale mimo, że czekałem po raz kolejny, następne kilka dobrych minut, zużycie RAMu nie wzrastało i brakujące elementy nie chciały się załadować. Tak czy siak, myślę, robi to wrażenie. Powiedzmy sobie wprost,
192 GB RAM-u w 2024, jeżeli nie robimy czegoś profesjonalnie, nie odpalamy kilku maszyn wirtualnych, nie robimy jakichś niesamowicie skomplikowanych scen w Blenderze, nie odpalamy kilku programów naraz, takich jak DaVinci Resolve czy Photoshop, na dobrą sprawę w zastosowaniu do gamingu nie ma sensu. Niespodzianka, prawda? Natomiast i tak byłem zaskoczony, że parę gier udało się zmusić do tego limitu, który przekroczył te 70 GB. Prawdę mówiąc, tego się nie spodziewałem. Cieszę się, że miałem okazję się tym pobawić, że mogłem sobie potestować te RAM dyski. To naprawdę sprawiło mi sporo radości. Mam nadzieję, że Wam również. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.